Ja, widzowie, witam was w drugim odcinku z naszej giereszki Kartel Tycoon, gdzie zajmujemy się narkotikami. Coś czuję, że ten odcinek nie będzie najpopularniejszy na moim kanale. YouTube tak se lubi, jak tylko gdzieś wychwyci kurwa słowo narkotyk albo coś takiego, to lubi odciąć zasięgi. Jakiekolwiek, pomijając, że ten kanał w ogóle nie ma zasięgów, to lubi sobie odciąć tutaj ile wlezie. Tak samo jak słuchajcie, nazwałem kiedyś odcinek Marihuana i to była z Far Cry'a trójki. Momentalnie zdjęli mi słuchajcie odcinek, naprawdę. Była weryfikacja jakaś tam na temat sprzedaży narkotyków, coś tam chłopie. FBI sprawdzała normalnie odcinek bez kitu. Tak było. Także coś że tutaj będzie bardzo podobnie, szczególnie że gramy w Cartel Tycoon. I tak się nazywa ta gierka, więc coś czuję, że co drugi odcinek będzie badany przez tam kurwa jakąś organizację antynarkotykową na YouTubie. Poważnie takie sytuacje mają miejsce i poważnie tak robią. No trochę się akurat nie dziwię, no bo YouTube ma być miejscem, w którym raczej nie ma być mowy o narkotykach i tak dalej. Może gdzieś tam kiedyś mieli jeszcze wyjebane na to. No ale umówmy się, świat poszedł tak do przodu, że o to dbają jak tylko mogą, żeby nie było takiej sytuacji. Dobra, no co, biznes powoli, bardzo powoli kurwa. Za powoli bym nawet powiedział. Ale się rozkręca. Musimy zbudować Salsa Club. Problem z Salsą Club jest taki, że my za mało pieniędzy zarabiamy. To jest największy problem ze Salsą Clubem. Obawiam się, że będzie trzeba zbudować gdzieś tutaj nowe miejsce. Nowe farmy będzie tutaj trzeba walnąć. Więc zbudujmy to. Tam najlepiej, tam gdzie jest 100% jakby... 100% wydajności. To się tak nazywa. Efficiency. Wydajność to jest chyba. Czyli właśnie na tych terenach tutaj, albo na tych terenach pomarańczowych. No najgorzej co można kurwa zrobić, to tutaj wybudować, bo to jest 30% tylko. Ale no jest tu piękny teren. Bardzo ładny, no zobacz ile tu terenu, no aż się prosi o to, żeby tu wybudować. No ale cóż, trudno. Myślę, że wybudujemy kolejną tutaj. Kolejną miejscówę tutaj. Walniemy sobie warehouse. Myślę, że gdzieś. Gdzieś tutaj, cyk, warehousik, transport company, pach, no i oczywiście farmy, nasramy tych farm ile wlezie, pach, 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 kurwa. Not enough legal money? Nie szkodzi, to budujemy inny legal money. Pach, pach. Pach. Pięknie. Jeszcze przydałby się nam oczywiście workshopik. Workshopik najlepiej jak jest bardzo blisko. Na przykład tutaj. Budujemy mu drogę jakąś taką. O cyk, cyk tutaj. Cyk. Jeszcze cyk i myślę, że będzie cacy. Transport company. Właśnie zawsze mam problem jak te transport company one się łączą kurwa. Jak to się łączy? Transport company się łączy tutaj na przykład z workshopem i z... Okej. I tutaj też powinno być raczej się połączyć z workshopem. I z tutaj, tu, cyk. Czemu mi się to nie chce zbudować? Come on. Nie mam 7000. O kurwa ty, to będzie ciężko tu. Uj, ciężko, nie ma tu miejsca, dobra. Trzeba rozpierdolić farmę jednak, wydupcasz. Bo workshopik musi być tutaj, musi być jak najbliżej, tak szczerze mówiąc. No i dobra. No i powoli, powoli gdzieś tam idziemy do przodu. Nie wiem, czy jestem w stanie zobaczyć, ile zarabiam. Przez ostatnie 30 dni. Plus 18 koła czystej, chyba. Nie wiem, czy czystej, ale ogólnie plus 18 koła. No, niestety zarabiamy, ale trwa to strasznie wolno.
Zarabiamy, bo zarabiamy, ale kurwa giga wolno. Nie mamy nic do sprzedaży, no. Come on. Panowie, kurwa. Pakować, pakować. No jeden workshop sobie chyba nie radzi. Jo, ciężko mu idzie, kurwa. Pakowanie rzeczy. Nie wyrabia, kurwa, jeden workshop. Potrzebujemy tego tutaj zbudować. No buduj to. Potrzebujemy tutaj 7000, chyba będę musiał to ręcznie przewieźć. Zobaczmy, ile mamy w mieście. Zero. Taxi company, 6 koła. Trzeba ukraść. Radne te 6 koła całe. Proszę tu przewieźć. Kto jeszcze ma pieniądze? Tu są pieniądze, brak pieniędzy. Kurwa, gdzie jest jakieś siano? A już do taxi company wywieźli, dobra, do taxi company w takim razie. Jeszcze ile potrzebujemy? Nie wiem. Powiedzmy, że 4 koła. A co? Jak to jeszcze 2200, to gdzie ja to poprzednie? Kurwa, ja tutaj przywiozłem to pieniądze. Misklik, misklik. O kurwa. Przypadek. Tu chłopy tak wy... Transport kompany, a tam chłopy siano na podłodze się wala, bo nie mają miejsca gdzie zaskutosić. Proszę to przewieźć jak najszybciej z powrotem. Moja policja dojedzie. I niech się to... O, pięknie, workshopik. Niech on tu śmiga elegancko. Za legalną gotówę nawet nie śmiga. Proszę tutaj dowozić ile wlezie wszystkiego. Do pana workshopa. Jak to? No road. Jest road. Jest droga. Jaki kurwa no road? Chyba, że oni muszą... A, oni muszą mieć te chyba... A, no, no, oni muszą mieć taki road, żeby tam dojechać. No nic, idziemy dalej do przodu, zarabiamy więcej pitosu. Mam nadzieję. Problem z tą gierką taka, że ona nie jest zautomatyzowana i w pewnych momentach niestety trzeba bardzo dużo wykonywać ręcznie rzeczy. I o ile na małą skalę to nie ma żadnego problemu. Przecież nie ma żaden problem, nie jest to, że ja sobie tam kliknę i do tej rezydencji dwa koła przyniosę. Dwoma kliknięciami, natomiast kiedy powiem wam szczerze, zobaczcie, posiadacie wszędzie takie rezydencje, to zaczyna się to robić małym kurwa problemem, bo już nie, zupełnie nie ogarniesz co się odpierdala. I to jest giga problem, że to jest tak chyba chujowo, no nawet nie chyba, na pewno jest to chujowo zoptymalizowane pod względem właśnie bitosowym. To priorytety by się jakieś przydały, tak samo jak w Surviving Marsie, to było bardzo fajne. Priorytety były kurwa giga ważne. Giga ważne były priorytety, a tutaj nie ma priorytetów. I tak jak sobie ustawiłem priorytetem, na przykład residence, najważniejszy priorytet był wtedy, tak? Tutaj, nie wiem, workshop też najważniejszy priorytet, żeby to wszystko tu do tego workshopa szło. Dopiero gdzieś tam taxi company, najmniejszy priorytet, a tutaj jest właśnie kurwa problem taki, że oni przenoszą to siano do tej taxi company i przez to mi kurwa żadna farma nie działa. Bo niestety rezydencja nie ma żadnej gotówki, żeby tu roznieść te pieniądze. I jest to problem. Jest to problem i trzeba to robić ręcznie. Wkurza mnie to, ale gra jest w ilu akcesie. Myślę, że dodadzę priorytet, bo to jest bardzo denerwujące, żeby wiele osób na to narzeka. No dobra, wzięliśmy trochę siano z tego, spoko. Tak, musimy trzymać zioma w naszym mieście, bo wtedy w innym wypadku nam to miasto przejmą. Patrzymy, czy są lojalni, są w miarę lojalni. Jest lojalny ten ziomuś, ten jest dedicated, więc Cox. No i co? Od poprzedniego odcinka tylko wyłączyłem tego seaporta tutaj. Bo ten seaport niepotrzebnie zżerał nam 700. Wiecie ile kosztuje utrzymanie tego seaporta?
720 dolców dziennie, rozumiesz? 720 dolców dziennie. Wyobrażasz to sobie? Niezy kurwa pitot. A się zdziwiłem kurwa, czemu zaczynam bankrutować. Ja w soku, chłopie. Ja kurwa, ja z soku. Ty, nie wyrabiałem mi workshopy, kurwa, za dużo teraz jest tego wszystkiego. Za dużo farmy, można jeszcze workshopów nasrać. Jak ja będę, jak ja zrobię z 15 workshopów, to już nie, w ogóle nie będę wiedział, co tu się kurwa dzieje, ale dobra. Buduj. Drogie te workshopy, 7000? Kurwa, giga, giga drogie. No nic, weźmy siano z tego. Z Taxi Company. Budujmy workshopa. Weźmy resztki do Taxi Company. No i niestety to trzeba robić ręcznie. Plus ta myszka właśnie na tym etapie, jak ja gdzieś tutaj najeżdżam, to ona się z jakiegoś powodu często zacina. Nie wiem czemu, ale tak jest właśnie, no. To ona często skacze, ja mam przez to, o. Nie wiem, tak dziwnie to jest. Nie wiem dlaczego akurat tutaj skacze, ale skacze, no. Aha, ja przywożę pieniądze, a oni odwożą do Taxi Company. Ty kurwa bornie. Świetna robota, panowie. Może tak trzeba zrobić. Jebać. Też wolę, żeby wszystkie pieniądze były w rezydencji, a do Taxi Company to my sobie będziemy ręcznie zawozić pieniądze, jeżeli będą potrzebne, bo tak to ma kurwa tak działać, że... Tu chwilę będzie, że ja sobie będę przywoził, oni sobie będą odwozić, to pierdolę to. No i co? No i proszę pakować. Pozywa. Kopium bezpośrednio nie sprzedajemy, tylko zapakowane warzywa. Więc git, terror nam przez to nie wzrasta, już jest duży terror. Jak przekroczy ten pierwszy level, o spada nawet przez to, że my chyba te warzywa sprzedajemy, także elegancko. I oni się nie orientują. Nie płyniemy tam kurwa w kajakach wypchanych makowcem. Opiowatymi różnymi. W warzywkach i mówi Buenos noches, więc tam kurwa Buenos dias, to tam się po hiszpańsku mówić, idziemy kurwa tam po kolumbijsku. Amigos, amigos, gides. Co jeszcze by się przydało zrobić? Przydało to by się to miasto. Przydało to by się kurwa zrobić tego. Zrobić misję to by się przydało. Przede wszystkim musimy zbudować Salsa Club. No i nie mamy jeszcze tyle pieniędzy, jak ja wydam całe siano, to będzie tragedia, nie mogę wydać wszystkich pieniędzy, także myślę, że musimy... O kurwa, wbiło mi gwiazdkę, policja. Ajajaj, wiecie przez co mi wbiło gwiazdkę? Przez to, że mam full farmy. Oj, zablokowali mi drogę, chuje, odblokowywać w tym momencie. Nie wiem, to było głupie wydane dwa koła, ale jebać. No trzeba zamknąć trochę farm, bo jest za dużo. Za dużo, mamy przesilenie, no nie wyrabiamy kurwa. A warzyw mamy za mało, warzyw mamy za mało. Okej, mamy za mało warzyw. To jest problem. Rozumiem, przyjął. Tak, za mało warzyw, za dużo kurwa tego. Za dużo opium. Za mało warzyw, za dużo opium. Dobra. No to budujmy warzywa. Myślę, że teraz sobie zatrzymamy na sekundę, widzowie, i widzimy się tak za 15 minut. Jak ja sobie tutaj delikatnie nazbieram pieniążków i będziemy szli dalej z odcinkiem, bo teraz i tak muszę właściwie to iść na awku, kurczę, nie wiem, zjeść coś i poczekać, aż mi się te pieniądze zarobią. Więc widzimy się zaraz. Dobra widzowie, minęła dosłownie minuta, zablokowali mi drogę i w sumie wszystko zaczyna przyciągać atencję, kurwa. Jest problem jednak, trzeba to rozwiązać, tutaj się dzieje tak zwana akcja się dzieje. Trzeba przerzucić się na więcej warzyw, kurwa. No właśnie, po co ja to wyłączam? Wystarczy odpalić po prostu hoduj warzywa. Po prostu zmień to na warzywa, to nie ma sensu w ogóle wyłączać tego. Po prostu zmień na warzywa.
Jo, bo warzywa to tam wyjebane, nie? Jak będzie za dużo warzyw, to przecież policja nie będzie miała z tym chyba raczej większego problemu. Trzeba zacząć budować salsę. Salsa Club. 18 tysięcy brudnej? Jebać. Trzeba to wybudować, kurwa, jak najszybciej. Gdzie są moje wszystkie pieniądze? Są tutaj, potrzebuję 18 tysięcy z rezydencji. Deliver. Pach, 18 koła. Tutaj proszę do salsy. Cyk. O kurwa, wszystko drowning attention. Ale mnie zaraz policja, kurwa, wszystko mnie zamknie. Tragedia jest jebana. Dobra, wiecie co? Żartowałem, jednak możecie kurwa sprzedawać kopium tutaj, bo nie damy rady. Sprzedawajmy, bo to tragedia jest kurwa, to tak mi wzrasta terror. No, lepiej jak już będą kurwa łodzie wypchane narkotykami. Niżej magazyny, chłopie. Tu se rodzina jedzie i widzi da. Siu. Pierwszy magazyn wypchany kopium. Drugi magazyn, a normalny, zwykły magazyn. Trzeci magazyn wypchany narkotykami. Tutaj farma narkotyków. Tutaj wypchane narkotykami. Właśnie nie dziwię, że mnie policja ściga. Okej. Przydałoby się. No właśnie, to by się przydało. A, wydać 8400 na specjalny event. Szkoda, że nie mam takich pieniędzy. O kurwa, jest tragedia, sobie nawet nie radzimy tutaj. Ze sprzedawaniem towaru. Tutaj nie będę sprzedawać, bo to jest taka daleka droga i utrzymanie tego kosztuje 750. Nie ma takiej możliwości. O kurwa, się trochę podziało, źle się podziało. Przerzucam wszystkie, dosłownie, ej serio, przerzucam kurwa każde praktycznie farmę na warzywa. Tę górną. Bo jest tragedia. Tragedia jest. I tutaj anuluję sprzedawanie warzyw. Żeby jak najszybciej pozbyć się kopium. Kopium. Za dużo na Twitchu się za kopium. Salsa Club, no wybudowaliśmy fajnie, ale nie zamierzam brać na czyste pieniądze. Sprzedawać jak najszybciej. Brakuje wazy. Pójdę wszędzie wazywa, są i tak brakuje wazy. A tutaj w ogóle warehouse. Nie sięga chyba żaden. Nie sięga. A nie, nie sięga. Żaden warehouse. Ani ten nie sięga tutaj. Trzeba wyłączyć tą farmę. Tutaj też nie sięga? Dobra, to też wyłącz tą farmę. No to musi warehouse sięgać. Aha, tutaj kurwa też nie sięga. Dobra, też wyłącz tą farmę. Dlatego są problemy z policją, bo nikt tego nie zbiera, kurwa. Ich plonów. Dobra, teraz git. Teraz powinno być miodzio. Nie wiem, czy jak wyłączyłem budynek i są tam naspamowane narkotyków, to będzie to przyciągać uwagę? Nie wiem. Mam nadzieję osobiście, że nie. Dobra, fajnie, że anulowałem sobie tego. Taxi Company. Tutaj to połączenie z Taxi Company, bo dzięki temu te pieniądze wszędzie są w Residence. Residence. Jakby jak potrzebuję pieniądze, to więc są tutaj, więc jest spoko. Ja mam zawsze problem widzowy z ustawieniem mikrofonu niestety. Albo jest za głośno, albo jest za cicho. Jednocześnie jest ustawiony nad klawiaturą, czyli każdy pewnie przycisk teraz robię, słyszycie. Jest to giga problem. Nie potrafię ogarnąć jakoś w normalny sposób. Bym potrzebował takiego tutaj mikro i żeby tak mi z góry wisiał. Będę musiał o tym pomyśleć, bo taki z dołu, taki na zwykłej rączce wizowej nie jest to fajne, bo tutaj od razu mam klawiaturę. A to jest, ja myślę, że to jest taki mikrofon, który przejmuje tylko dźwięk z jednej strony. Bo to jest mikrofon od, zapomniałem jak się ta firma nazywa, ale miałem poprzednią wersję tego mikrofonu.
I poprzednia wersja tego mikrofonu była jakby przejmowała tylko dźwięk z jednej strony i z tyłu już nie przechwytywała. Natomiast ta wersja jest tak chujowa, że przechwytuje wszystko zupełnie kurwa z każdej strony. I jest to słabe z tego względu, że właśnie to było najgorsze, tego nie chciałem. Chciałem właśnie mieć jeden dźwięk z jednej strony, bo dzięki temu by nie było słychać klawiatury i tak dalej. A to jest bardzo fajne, bardzo istotne. I bardzo fajne w momencie, kiedy masz mechaniczną klawiaturę. Jest ona głośna, to zawsze wtedy kupujesz sobie mikrofon jednokierunkowy i kurwa zajebiście. I okazało się dupa, a nie jednokierunkowy. No tak mi wzrasta offense, zaraz mi kurwa federalni będą wszystko zamykać, tragedia. Nie wiem co ja mam kurwa z tym zrobić. Burzę to w pizdę, serio. W pizdzie mam to. Wypierdalas. Też wypierdalas. Bo jak to tak ma wyglądać, to pierdola to. Tutaj warehouse pełen narkotyków, kurwa. Nie jest dobrze. Trochę przesadziłem, musimy zwolnić tempo. Warzywka, warzywka. Jak będzie przepełnienie warzywkami, to żaden problem jest. Warzywka, warzywka. Same warzywa robię, kurwa, teraz. Przerzucam się, jednak to nie jest kartel tycoon, tylko farmer tycoon. Warzywka, kurwa. Marcheweczki. Marcheweczki, pomidorki robimy jednak. To jest chujowa. Mi terror tak mi wykurwił w kosmos. Workshop działa 24 godziny na dobę, widzę. Ej, już nie mam legal money. Szybko, szybko. Deliver, deliver the money, deliver the money to the taxi company. Kurwa, streamowałem. Proszę tutaj prać, prać pieniążki, proszę. Nawet powiem ci więcej, weź te 14 tysięcy i 6 prześlij tutaj, do Salsy Club. Salsy Club też, też tutaj proszę, prać pieniążki. Kurwa, ty dużo mam pieniędzy strasznie, 42 tysiące? Kurwa, ile my mamy pieniędzy? Tylko szkoda, że nie mamy legalnych. O, jak mi tu brodek zablokowali, to chujoza. Szybko, prać te pieniądze, bo my wszystko tu potracimy, kurwa. Wszystko, wszystko. Tragedia. Pięć dni będą tu stali. Jo, cię dupca, szybko, trzeba ich przekupić jak najszybciej. Bierz te pieniądze, kurwa, na normalne. Polskie złote, czyste. Normalnie zobacz, chłopie, warzywka. Rozumiesz, że ja hoduję warzywa? Warzywa? Żadne narkotyki, ty. Wygłupiliście z tej policji, kurwa. To jakieś narkotyki, chłopie. Otrząśnijcie się. I przydałoby się przejąć to miasto, bo mnie zaraz chuj trafi, że ja nie mogę sobie nowych dróg zrobić albo czegokolwiek, tylko na razie takie gówno odpierdalam. Tutaj też nie mogli nic sprzedawać. Wypierdalasz, wykupuję to, bo to jak ma tyle trwać, to nie chce mi się. Wszystko zanosić, zawozić zapakowane narkotyki, warzywa. Same warzywa też mogę sprzedawać w sumie. Nie mogę. W teorii mogę, ale nie wiem czy to rozsądne. Może nie, może nie. Chuj z tym i z tym wszystkim. Na razie po prostu tyle ile wlezie zacznijmy pakować te narkotyki. 50 tysięcy, kurwa. A mogę na przykład aerodrom zrobić, żeby to jeszcze szybciej. Ty, no w sumie mogę. Samolotem będziemy zadupcać. Sprzedawać narkotyki. Można? Pewnie, że można. Tylko akurat tu nie można, bo jest too steep. Too steep. Nie, to tu chyba nie da rady. Nie. Jak tu jest? A.
że na tam jest too steep. No nie. O! O kurwa, tutaj? Ale to przecież oni będą to... Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja bym przejął miasto, bo mi szlak zaraz trawi. Proszę tutaj pieniążki mi przetwarzać. Jak wyrobimy sobie trochę legal money, zdonatujemy 8400 na special event. No i koos będzie. I też sobie pewnie obniżymy terror level. Teraz widzę, że już terror level nie wzrasta, a przez to, że hodujemy warzywa i w ogóle, to lojalność nam wzrasta chyba. Git. Jest gituwa. To są przepełnione warzywa, nie? Za dużo warzyw mamy, bo tych warzyw nie sprzedajemy, ale chuj. Chuj w to, to kosztuje, a w sumie też bezsensownie utrzymuje te farmy, nie? I za nie płacę. No to. Powoli już w ogóle możemy inwestować z powrotem w tego, w opium. Jest jedną farmę, dwie farmy, możemy tego opium zajebać. Bo i nie, bo tu jest na przykład przepełniona. A nie, nie możemy jednak, nie. Kurwa, ciężko. Trzeba wyłączyć te farmy, bo to 5 dolców dziennie, ale 5 dolców dziennie. Wypierdalam te farmy na przykład. Trzeba je powyłączać, bo to na razie za duży przerób. Przesadziłem, trochę mnie kurwa poniosło. Okej? Okay? Okej. Okay. Teraz powinno być git. Mieliśmy fajnie sobie zarabiać pieniążki. Powinno być wszystko z porządku. Ja bym nową sieć tutaj zrobił w sumie. I tak mam kurwa giga dużo siana. Tylko żebym teraz nie przesadził. Zrobiłem sobie taką spokojną, spokojną bardzo. Warehouse'ik. Spokojną, spokojny jakby spokojną wioseczkę. Warehouse'ik. Za legalne siano, co nie, tak? Kurwa. Tutaj. O, pach. Droga. Coś kurwa takiego. Git. I co? Transport kompanii. Za legalne siano, kurwa. Co nie, tak. Pach, od razu musi być blisko transport kompanii. I no co? Z jeden farma, z dwa farma. I przydałby się tutaj workshopik, nie? Tylko nas nie stać na workshopa. Znaczy stać nas za brudne w sumie. Budujmy za brudne workshopa. I pach, workshopik. I niech oni hodują na razie. Jeden niech hoduje sobie opium, drugi vegetables. My wyślemy tego zioma, wyślemy go tutaj. Ten ziomuś nas tutaj weźmie deliver, wyśle pieniążków trochę. 12 koła, te 12 koła potrzebujemy przesłać tutaj. Będę długo to wiedział, ale... Pyk. Ty, jestem giga za głośno. Czasem. Nawet ściszam siebie. Muszę ustawić tą wtyczkę, która będzie regulować mi głośność. To tak ułatwi sprawę wszystkiego, że jak będę mówić cicho, to mi będzie podgłośność, naprawdę. Tylko to masę czasu potrzeba, więc na razie nie miałem okazji. Wszystko utrzymujemy normalnymi, legalnymi pieniążkami oczywiście. To przesyłamy z powrotem. Dostałem. I transport company, słuchajcie. Na razie nie łączymy nigdzie. Dobra, łączymy tutaj. Ale później jest plan, że zrobimy jedną farmę tutaj, drugą farmę tutaj i trzecią farmę tutaj. I te trzy farmy będą... bo ja tu lotnisko mogę zbudować, nie?
Mogłem to lotnisko w końcu zbudować? Bo już kurwa nie pamiętam. Gdzieś tu mogłem chyba to lotnisko, nie? Mogłem tutaj lotnisko gdzieś zbudować. I one będą do lotniska sobie wiozły. Gdzieś tu się dało. Chyba. Już kurwa nie pamiętam, czy się dało, czy nie dało. Jestem na 90% przekonany, że była tu jedno takie ustawienie, które było możliwe i pozwalało mi na to, żeby budować do lotniska. Jak nie, to po prostu te trzy farmy będą przewozić siano do seaporta. Taki plan jest. Dobra, widzę, że na razie nic nie jest za dużo niczego i to jest super. Widzę, że wszystko jest w porządku. Nie jest jakieś wszystko, kurwa, nie jest za dużo, nie ma narkotyków. Więc miodzio, powoli te narkotyki znowu możemy zacząć robić. Jest elegancko narkotyków, powoli znikają, pakują się w workshopie. Sprzedajemy te narkotyki, zarabiamy tu potężne siano. Zajebiście. Ja mam pytanie w sumie. Jak ja zarabiam te pieniądze, na przykład teraz 2000, 2080 pieniążka. Jak ja je teraz sprzedaję, to te zapakowane w takie w warzywa, to ja dostaję później czyste te pieniądze? Nie, chyba w brudnych i tak dostaję. Tenże w czystych, bo może się liczyć jako warzywa. Dobrze. Oj, policja znowu. Kurwa, czemu znowu policja? 6000? Dobra, serio, trzeba jak najszybciej tą salsę, kurwa, tutaj, żeby... Trzeba... Nie, kościół trzeba zbudować, kurwa, czy coś. Trzeba, kurwa, kościół, ja buduję kościół, pierdola. I muszę sobie obniżyć ten terror, bez tragedia. Kościół, charge. 30 tysięcy? Dobra, i tak buduję charge'a. Serio, trzeba zbudować, kurwa, jak najszybciej. Aha. Jeszcze nie mogę, ale zaraz będę mógł. 30 tysięcy. Pach. Do miasta na razie. Przewieź. Trzeba jak najszybciej odniżyć terror. To jest tragedia. Czemu mi ten terror wzrasta? Że on chyba nie wzrasta, tylko raz na jakiś czas po prostu policja, przez to, że już mam ten terror lekki, to policja wjeżdża i mówi: witam serdecznie. Rekwirujemy tutaj, kurwa, narkotyki. My dobre chłopaki, chłopie, zobacz, kościół wybudujemy. To prawda za narkotyki, ale kurwa, kościół to kościół, jakie to ma znaczenia? Czy za narkotyki, czy nie? Za to będzie się gdzie pomodlić dla Boga. My pomóc. I w kościele za tego. Ty, po co? Nie, jestem debilem. No, jestem debilem. I to kurwa strasznym. Przecież w salsa klubie mogę zrobić. Pojebało mi się, widzowie. O kurczę, ale zepsułem. Anuluj. To! Widzicie, bo ja myślałem, że w kościele my będziemy w stanie terror obniżyć. A terror obniża się, kurwa, tutaj przyciskiem, nie? Jednym. Zapomniałem o tym. Kurczę, blaszka. Ale się heca stało. I wydałem 30 tysięcy na coś, czego nie potrzebuję, kurwa. A mogłem sobie zbudować to coś do latania. No i dupa. Ale zgałganiłem na koniec. Dobra, myślę, że w ogóle tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Lajka, komentarz, suba możecie zostawić. Widzimy się jutro. Każdy widzowie, rozkręcam się ze serią. Teraz naprawdę muszę chwilę przykutasić i zarobić legalne siano, bo w ogóle nie mamy siana legalnego. Będzie trzeba chwilę pograć, zarobić legalne siano. Pewnie widzimy się jak. Co? Jak. O! Jakim cudem zrobiłem questa?
Tam mi się quest zrobił? Tam mi się quest zrobił, nawet nie musiałem 8000 wydawać. Zobaczcie, jak mi lojalność zrzuć z tego. Wyjebało w kosmos i teraz mogę zapytać go chyba o tego. O pomoc, pomoc dla mnie. Ty pomóż, panie prezydent? Musisz powiedzieć do nas coś dobrego, pach. No. Kurwa i miodzie, można dalej sprzedawać narkotyki, dobra. Tylko jaka jest kolejna misja? O kurwa. Musimy przejąć kontrolę nad miastem, nie? Taka jest misja. No nie jest to łatwa misja. Ale na pewno ogarniemy w kolejnym odcinku. Widzimy się jutro, godzina, a nie wiem, chyba 16. No i cało widzowie, do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć. Chowa widzowie.